gwiazdę z cyklu Kobiety Futbolu Amerykańskiego. Czy to pani jest tą najlepszą futbolistką amerykańską w Polsce? Tak. Kwiat Futbolu Amerykańskiego, czyli Ola Łukasiewicz. Olu, od naszego ostatniego wywiadu minęło troszeczkę czasu, który się pojawił tam na blogu kibica PLFA. Twoje występy w Polsce, czyli PLFA dwójka, ale następnie też był wyjazd w Czechach, w Bno Amazon, gdzie był tytuł mistrzowski, tak? Tak. Zdobyliśmy tytuł mistrza Czech, pokonując faworytki Black Cats z Pragi. I nikt się tego nie spodziewał, ponieważ one wygrały cały sezon, również z nami poprzedni mecz, także zakończyło się to podobnie jak rywalizacja Panthers i Seahawks u nas. Czyli wysoki poziom tak naprawdę rozgrywek tam na terenie Czech jest? Znaczy, no te dziewczyny z Prague Black Cats szkoli najlepsza drużyna czeska, więc jest to mocny faworyt do tytułu mistrzowskiego. Inaczej gra ci się w Polsce, inaczej gra ci się w Czechach? Znaczy, no na pewno, ale to jest bardziej chyba różnica na zasadzie z kobietami, a z mężczyznami. A różnice, powiedzmy, poza tym są takie, że inne przygotowanie boiska, chociażby jest troszkę inne nastawienie do tego sportu. Do tego sportu w wykonaniu kobiet przede wszystkim. Ale no to bardziej mogłabym właśnie mówić na zasadzie różnica grania z dziewczynami tam, a z facetami tutaj, bo tak powiedzmy, żeby to... Jest inny odnośnik tego, tak. Inaczej jest z facetami, będzie tutaj w Polsce, inaczej, z facetami, a inaczej tutaj jest z kobietami, inaczej tam z kobietami, więc tutaj na tej zasadzie. No my w Polsce nie mamy tej naszej polskiej takiej ligi. Są dwa zespoły tak naprawdę, Sions i Vixen z Opole. Czy widzisz też doskonale, jak działa to w Czechach? Czy mamy szansę gdzieś, żeby w Polsce też taka liga kobieca powstała, żeby gdzieś tu jakąś tą lukę uzupełniło to? Znaczy, no w moim osobistym odczuciu to jeszcze upłynie bardzo dużo wody, zanim tutaj powstanie jakakolwiek liga kobieca. Bo też patrzę po prostu, jakie jest nastawienie do tego sportu kobiet tutaj, a tam. To tam, mimo że zespoły powstawały w podobnym czasie co Syreny, to jednak to dużo szybciej się toczy i inaczej to wygląda. Więc myślę, że tutaj to jeszcze dużo czasu. Jesteś niesamowitą kobietą, bo tak naprawdę porzuciłaś grę w żeńskim zespole, wystartowałaś w męskim zespole w PLFA 2. Tak naprawdę pierwsza kobieta w Polsce, pierwsze punkty zdobyte, czyli touchdown, przyłożenie. Natomiast no, myślisz, że ktoś pójdzie w twoje ślady, że zachęcasz tak, że jakieś inne kobiety, żeby pojawiały się na boiskach? Mamy w tym roku sytuację taką w Szczecinie, tak? Że dziewczyna, pani Jagoda Feszczak, wystąpi w top lidze, jest pierwszą kobietą w top lidze. Widzisz tu, żeby zachęcić kolejne dziewczyny, żeby startowały w lidze futbolu amerykańskiego, żeby sprawdzały się i występowały w boiskach? Znaczy, jeszcze zanim odpowiem, to muszę oddać tutaj Ewie Susmarskiej tytuł pierwszej kobiety w PLFA, bo ona w pierwsza ósemka grała, więc już tak nie... Może pierwsza zdobyłam punkty, ale Ewa pierwsza była zarejestrowana zawodniczką, więc to tylko tak, żeby nie ujmować niczego Ewie. Ale, znaczy, może tak, ja wybrałam grać z facetami nie dlatego, że nie mogłam grać z kobietami, tylko dlatego, że chciałam być lepiej... jakby podnosi swoje kwalifikacje futbolowe. Na przykład dziewczyny ze Szczecina, no to po prostu ona nie ma wyboru, jeżeli chce grać w futbol, to albo z facetami, albo w ogóle. Ale jak najbardziej, w sensie, jeżeli jakaś dziewczyna czuje, że chciałaby spróbować w tym sporcie, a nie ma żeńskiej drużyny, to dlaczego by nie spróbować z facetami, jeżeli się nie boi? No to jest zawsze początek czegoś. No, to raczej wątpię, że jest dużo takich kobiet, ale fajnie, jeżeli czują, że chciałyby się sprawdzić w takim sporcie kontaktowym, że tylko się na przykład właśnie... Jak ja byłam w liceum, to wtedy już myślałam, że chciałabym grać w futbol amerykański, tylko nie wiedziałam, jak w ogóle... Nawet nie wpadłam na to, że mogę grać z facetami, bo wtedy wpisałam w Google tam futbol amerykański, żeńska drużyna czy coś takiego i trafiłam tylko na stronę PLFA i tak w sumie patrzę, nie ma żadnej żeńskiej drużyny, taka to mam w dupie to no. Nie było się do kogo przyłączyć. Tak, i no bo wtedy nie było faktycznie Sirens, ale jakby nie wpadło mi do głowy to, że mogę trenować z facetami. Aha. Chociażby nie wiem, czy z juniorami, czy w ogóle. Więc fajnie, jeżeli jakaś kobieta wpadłaby na taki pomysł, żeby wiedziała, że może. Nawet nie, no jeżeli nie grać, to chociaż trenować i zobaczyć, czy to coś dla niej, czy nie. Więc tak. Postanowiłaś w pewnym etapie w tej chwili rzucić to wszystko i wyjechać tak na pewno, nie? Bo taka decyzja zapadła. Jeszcze ewentualnie Sana Escobar zostaje.
Uważasz, że nie ma możliwości dla ciebie jako zawodnika dalszej jakiejś tam ewolucji i nie wiem, czy jest to może jakieś twoje własne osobiste wyzwanie, rzucenie dla siebie pewnego zadania, żeby spełnić swój amerykański sen? Znaczy, może tak, że jako zawodnika nie, jako zawodniczki to już mi od jakiegoś czasu nie mam tutaj, mówię, że właśnie jako kobiety nie mam za dużo wyzwań, no stąd gra z facetami w Czechach. Jako zawodnika oczywiście, no to są przecież... No jako zawodnik się spełniłaś, tak? Tytuł mistrzowski jest zawsze w tej kategorii takim najwyższym sukcesem, osiągnięciem, no, tak? Tak, no ale jakbym chciała rywalizować z facetami, to oczywiście tutaj jest jeszcze dużo pola manewru. Ale po prostu chcę dla siebie podnosić poprzeczkę i też po prostu jakby kolejne karty w historii zapełnić. W sensie, że jakieś tam te pierwsze punkty w znaczy najpierw pierwsze punkty dla Syren, później pierwsze punkty w PLFA jako kobieta. Pierwsza kobieta import w Czechach, bo to też jeszcze jest kolejne takie osiągnięcie. Pierwszy tytuł mistrzostki i Polska mistrzem Czech. No i teraz najpierwsza kobieta w amerykańskiej lidze, największej, i też, no i w pierwszej dywizji, bo ta liga jest, no, jest dość pojemna, jeśli chodzi o drużynę. Jest to jakieś tam przełomowe, epokowe wydarzenie. No. Dla Oli po prostu świat to za mało i... Tak, no ja bym chciała po prostu... Plan futbola będzie dalej istniał, tak? Tak, znaczy to w ogóle ten plan, to znaczy jakby ten vlog powstał właśnie z tego, że chciałam... I dla siebie zrobić taką pamiątkę z tej wyprawy i dzięki temu też myślę, że to po prostu jest coś fajnego będzie do oglądania, moja wyprawa samotna do USA, gdzie właśnie tam nikogo nie mam, nie mam rodziny, nie mam znajomych, a jadę na kilka miesięcy i będę tam jakoś funkcjonować jako zawodnik. Znaczy działa tak naprawdę to niby niczym podpisanie kontaktu z NFL, tylko pytanie, czy możemy takiego określenia użyć, no bo tak naprawdę jeszcze niedawno oglądaliśmy wszyscy, którzy się zajmują futbolem amerykańskim, Babsa, gdzie była szansa, że pierwszy zawodnik z Polski wyjedzie do Stanów, pomija akademiki, wszystko i dostaje kontrakt. Twój wyjazd jest, uważam, adekwatnym takim wydarzeniem, chociaż może nie jest aż tak w innej skali, natomiast jest to na pewno jakieś tam epokowe wydarzenie, że kobieta z Polski jedzie do Stanów po to, żeby w ten futbol grać i to nie na jakimś tam amatorskim poziomie, tylko rzeczywiście już takim zawodowym, tak? Znaczy, to ja powiem... Jakie ludzie mają wyobrażenie o takim wyjeździe, bo wszystkim się wydaje, że co, NFL to są duże kontakty, duże pieniądze, ale czy jest to rzeczywistość taka, czy to zupełnie inaczej jednak może wyglądać? Znaczy to no, w NFL no, są duże kontrakty, dla kobiet nie ma kontraktów finansowych. Znaczy z tego co mi mówiła dziewczyna, która grała, znaczy gra w Amazons i grała właśnie w zeszłym roku w tej samej drużynie w USA, mówiła, że tylko tam kilka najlepszych kobiet w całej lidze dostaje faktycznie pieniądze za grę, jakieś tam małe, to powiedzmy tyle, co u nas dostają zawodnicy właśnie w top lidze najlepsi. No i tam niestety nikt mi nie będzie płacił za to, ja muszę sama do tego dokładać, więc to już nie jest właśnie już no inna skala zupełnie niż Babs i NFL, bo on tam jednak walczył, no nie tylko jakieś tam historyczne wydarzenia, ale też to są po prostu niewyobrażalne pieniądze dla nas za granie w futbol. No i niestety jeszcze długo ich nie zobaczę, chyba nigdy nie zobaczę. No, ale też właśnie no stąd jakby pomysł też na tego vloga mojego i promowanie tego, bo skoro nie mogę, jakby ciężko zainteresować sponsorów też grą kobiet, futbol amerykański, więc można znaleźć inny sposób, w sensie mogę zainteresować właśnie tym kanałem i sposobem prezentacji tego sportu i swoją osobą i w ten sposób zainteresować kogoś tą odmianą futbolu, kogoś, kto normalnie na futbol by nie spojrzał, bo ludzie, którzy już są zainteresowani futbolem, to jeżeli nie ciekawi ich ta żeńska odmiana, to nie zainteresuje ich w ogóle już to, więc, tak. Więc ja bardziej chcę zainteresować sobą i tym sportem ludzi, którzy mają w ogóle w nosie futbol. Zainteresować osoby po prostu, które dotychczas nie mają z tym w ogóle może styczności, tak? I zainteresować ich tym, w jaki sposób o tym opowiadam. Na jakim obecnie jesteś etapie przygotowań, bo tak naprawdę wiesz już, do jakiego zespołu wyjeżdżasz. Wyjeżdżasz do Chicago, tak? Tak, do Chicago Force się nazywa drużyna. Na etapie w tej chwili jesteś załatwiania dokumentacji całej, biletów lotniczych? Tak, jeszcze przede mną jest rozmowa w ambasadzie za kilka dni, bo niestety bardzo długo zajęło mi ustalanie pewnych informacji z drużynami, bo to też w styczniu się okazało, że gdzieś indziej jednak muszę szukać drużyny. No ale to tak niestety jest, jak się załatwia wszystko przez internet i no jednak to nie spotykam się z tymi ludźmi w cztery oczy.
No, a tak to no, jeżeli to już będzie załatwione, tak naprawdę to składanie papiery o wizę to jest najwięcej roboty. Już samo spotkanie to już jest takie przypieczętowanie. No a później kupuję od razu bilety lotnicze, tam staram się znaleźć informacje, jak to zrobić, powiedzmy, w miarę po taniości, chociaż to i tak taniej nie będzie. No załatwione już mam mieszkanie tam na miejscu u jednej z zawodniczek za $300 miesięcznie, nie jest najtaniej, ale przynajmniej u kogoś z drużyny i tam z nią wszystko już mam dograne, ustalone. W zasadzie większość rzeczy jest za mną tak naprawdę. Teraz pochwytane to wszystkie elementy, jakie tak, są składowe. Tak, jedyne co to mi zostaje to powiedzmy kwestia finansowa i myślę jak to zrobić, bo muszę też jakoś sprzęt przewieźć w tym wszystkim i kombinuję, czy w ogóle mi się opłaca brać na przykład kask, czy bo i tak potrzebowałabym kupić nowy, czy mi się w ogóle właśnie opłaca go brać ze sobą, czy nie kupić tam na miejscu, zwłaszcza, że tam jest dużo tańszy ten sprzęt. Obawiasz się, że może być tam ciężej dla ciebie jako zawodnika o poziom jakiejś tam gry, czy podchodzisz do tego, że można się czegoś nauczyć, zbierasz to jako swoje doświadczenie, jakąś tam swoją ewolucję, chcesz dostać w kość, ale jesteś pozytywnie do tego nastawiona? Tak, no totalnie, jadę tam, żeby zebrać doświadczenie i chcę się przekonać, czy rzeczywiście mam dobre warunki fizyczne do tego sportu. No i się tutaj jak na właśnie czy Polskę, czy Czechy mam, ale nie, po prostu chcę porównać to z innym krajem. Jak wygląda to w Stanach, tak? Tak, w sensie, czy ja też właśnie w porównaniu z tamtymi dziewczynami też mam takie warunki fizyczne, jakie myślę, że mam. No, umiejętności techniczne na pewno, wydaje mi się, w jakiś sposób będę na początku odstawać, ale no nie wiem, naprawdę jest mi ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Boisko, mecz pokaże, jaka będzie sytuacja. Tak, no znaczy pierwsze treningi. Znaczy z tego, co mi mówiła ta dziewczyna, się nazywa Mariola, pozdrawiam ją. Ona jest z polskiego pochodzenia, więc może obejrzy. Właśnie mi mówiła, opowiadała, jak podejście z trenerów do trenowania dziewczyn to jest zupełnie co innego niż do tej pory się spotykałam, jeżeli chodzi o relacja trenerzy-zawodniczki w żeńskich drużynach. Tam naprawdę podchodzą do tego bardzo, bardzo poważnie i zawodowo. Czyli jedziesz się nauczyć tam jeszcze dodatkowych rzeczy dla siebie. Tak, chcę się nauczyć, chcę zobaczyć, jak tam w ogóle trenerzy podchodzą inaczej, jak to właśnie wygląda w kolebce tego sportu. No bo też wiem, że nie będę wiecznie grać w ten futbol jako zawodnik. I chciałabym kiedyś stać po tej drugiej stronie, czyli być trenerem. Może w końcu mi się za jakiś czas uda to zacząć realizować w Polsce. Żeby też jakby też taki kolejna poprzeczka, żeby na przykład pierwsza kobieta trener. Nie przygotowanie fizycznego, tylko właśnie na przykład jakiejś pozycji, a później koordynator ofensywy na przykład, tak mówię. Po prostu takie fantazje czyli i marzenia. Po tym wylocie do Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam powrót do Polski, jest szansa, że to może ty właśnie obejmiesz tą ligę żeńską i ją powołasz do życia i pomożesz jakoś, podzielisz się tym swoim zdobytym doświadczeniem, no bo jest to jednak kawał jakiejś tam nauki podczas takiego wyjazdu. Nie? Znaczy z tą ligą żeńską to już bym aż tak nie fantazjowała, bo znaczy po prostu mi się wydaje, że ja mam trochę inne podejście do tego sportu, nawet od facetów, w sensie ja podchodzę bardzo poważnie i zawodowo, w sensie dla mnie to nie jest tylko hobby, tylko dla mnie to jest sposób na życie, a jednak no, ciężko zmusić wszystkich do swojej filozofii tego sportu, no a dziewczyny zwłaszcza, znaczy po prostu tak jest niestety, więc nie, no, nie ma co po prostu się porywać z motyką na słońce. Mhm. Mi nie pasowało u dziewczyn, no to poszłam do facetów, później po prostu ja sama szukam tam, gdzie mi dobrze. Nie będę zmuszać innych, żeby postrzegali. Czy twoje poczynania za tą wielką wodą w Stanach Zjednoczonych będziemy mieli możliwość dalej śledzić to na twoim kanale YouTube na Futbola, na który oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych, żeby subować i dodawać tam swoje lajki. Czy dalej będziesz na tym kanale pokazywała, jak to tam wygląda na miejscu? Tak, no jak najbardziej, właśnie no w takim celu stworzyłam ten kanał. Też będzie można prawdopodobnie oglądać streamy z moich meczy tam na miejscu, bo nie wiem czy wszystkie, na pewno część meczy jest streamowana online na YouTubie, więc to też będę na pewno na fanpage'u tego kanału swojego pisać, jak będzie. Co prawda, no różnica czasu jest chyba 8 godzin, ale dla chętnych. Tak, no bo tam mecze będą miejscowego czasu około 6-7 wieczorem, więc u nas może jak ktoś nie będzie spał, to sobie obejrzy. Mhm. Albo powtórkę.
Więc jak najbardziej będzie można śledzić, co tam robię. No, muszę sobie kupić specjalnie selfie sticka i nagrywać po prostu, żeby tam nagrywać, co się dzieje wokół mnie, bo ja też jestem strasznie ciekawa Stanów. I w ogóle jakby Stany, to pobijając futbol, to było moje takie wielkie marzenie od małego dziecka, takie jakaś taka dzika fantazja jest, o innym świecie. Jest blisko, że się w tej chwili to spełnia, tak? Tak, tak, że to nie jest tylko futbol, ale też w ogóle ten kraj mnie bardzo fascynuje. I jego różnorodność, więc chcę pokazać nie tylko takie aspekty futbolowe, ale też takie kulturowo-społeczne. Mama, tata trzymają kciuki, poklepują cię po plecach, czy raczej patrzą, że kurczę, no pomysł jest wielki. Znaczy, mama mi nie wierzyła do końca, że naprawdę chcę jechać do USA, tylko się pukała w głowę i że tak, na pewno. Ale mniej więcej w grudniu zaczęła dopytywać tak, ale czy tak na poważnie i czy ja mam wszystko załatwione, a co z ubezpieczeniem i tak dalej. A tata tak troszkę na serio to przyjął bardziej, no i też mi bardzo pomaga i organizacyjnie, no i też będę na szczęście mogła liczyć trochę na pomoc finansową ze strony taty, więc no można powiedzieć, że mam wsparcie takie, chociaż ciągle liczą, że mi się znudzi ten sport. Aha. Twoja ksywka? Znaczy no Harpagan tutaj. Kto ją nadał, kto ją tak naprawdę wymyślił? Jest to obraz całej ciebie, tego kim jesteś, jaką jesteś postacią? To słowo jedno ujmuje te wszystkie aspekty, że w tym siedzą? No tak słyszałam, że tak jest właśnie z zewnątrz, że to bardzo do mnie pasuje. No a wzięło się stąd, jak jeszcze trenowałam z dziewczynami i zaczęły się pierwsze treningi w sprzęcie kontaktowe, to ja po prostu byłam tak strasznie napalona na ten kontakt. Że właśnie tak jedna dziewczyna tak widziała, że za mnie to taki harpagan i ponieważ było dużo ol w drużynie, to ja stwierdziłam, że to fajne i jakoś tak... Trzeba było te ole podzielić. Tak, tak, więc jakby rozróżnić je jakoś, więc ja byłam harpaganem i tak zostało, chociaż w Czechach mnie pytali, jak mnie nazywać, czy to właśnie tak jak mam harpagan, czy Alex, ale już wolałam Alex, w sensie tak jakoś tak wolę tam po imieniu. Bardziej użytkowo. Tak. Moi Państwo, jesteśmy tak naprawdę w epokowym wydarzeniu, gdzie po raz pierwszy kobieta z Polski wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych grać w amerykański futbol, więc jest to rzeczywiście epokowe wydarzenie na skalę całego naszego polskiego świata. Olu, dziękuję ślicznie za wywiad, to jest pierwsze. Kolejną rzeczą to na pewno będziemy cały czas trzymać kciuki, żeby tam się świetnie wszystko poukładało. Tytuł mistrzowski. No zobaczymy. No przynajmniej gdzieś tam z zespołem daleko zajść, nie? Tak, no te dziewczyny z Chicago w 2013 zdobyły ten tytuł mistrzowski pierwszej dywizji, tej najwyższej. I są nastawione, żeby walczyć o mistrzostwo znowu w tym roku. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia.